Witam serdecznie. Wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić, jak dobrze znają język obcy, będą mieli taką okazję. W najbliższą niedzielę, 9 czerwca o godzinie 12 w Urzędzie Miasta Zgierza będzie miał miejsce wielki test języka angielskiego. Jest ze mną pani Bożena Ziemniewicz, która opowie więcej o wydarzeniu. Witam. Kłaniam się Państwu, Bożena Ziemniewicz, jestem prezesem British Center, które w tym roku w Łodzi, Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim organizuje ten wielki test. Wielki test jest przedsięwzięciem ogólnopolskim. Ma służyć promowaniu idei uczenia się języków obcych. Dotyczy póki co języka angielskiego, ponieważ język angielski właściwie trudno nazwać obcym. Spotykamy się w najbliższą niedzielę w całej Polsce, w Zgierzu o godzinie 12. Przychodzą do nas osoby w różnym wieku, ale od drugiej klasy szkoły podstawowej. Oczywiście dla dzieci ze szkoły podstawowej przewidzieliśmy osobny sprawdzian, natomiast osoby powyżej szkoły podstawowej piszą jeden sprawdzian przygotowany przez bardzo profesjonalną instytucję, a mianowicie przez Macmillan Education. Dla nas, dla British Center, jest to o tyle ważne, że tu w Zgierzu pracujemy z Państwem od 15 lat, więc mamy swój jubileusz. Mamy nadzieję, że spotkamy się na naszym niedzielnym spotkaniu w licznym gronie, bo przewidzieliśmy mnóstwo wspaniałych nagród, między innymi wycieczka do Parlamentu Europejskiego. Taki test pisany jest już po raz drugi. W roku ubiegłym również w Zgierzu go prowadziliśmy. Uczenie się języków obcych jest istotne przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy mają przed sobą podjęcie wyzwań związanych z pracą, bo uczymy się nie tylko po to, by na wakacjach zamówić sobie dobre jedzonko czy porozumieć się na lotnisku, ale przede wszystkim uczymy się języków obcych po to, by w przyszłości otrzymać lepiej płatną, ciekawszą, bardziej satysfakcjonującą pracę. Dlatego partnerami British Center w tym przedsięwzięciu są instytucje z otoczenia biznesu, czyli nawiązujemy współpracę z pracodawcami, by być może w przyszłości ułatwić uczestnikom testu dotarcie do nich właśnie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich w najbliższą niedzielę. Mam nadzieję, że nikogo z Państwa nie zabraknie na tym spotkaniu. W ręku trzymam zaproszenie dla pani prezydent Iwony Wieczorek, która też obiecała z nami być. Zachęcamy wszystkich, by przyjść i sprawdzić swoją wiedzę.